Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 10 do 16 czerwca bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, kochani, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Zaczynamy. Poniedziałek, 8 denarów, wtorek, 3 miecze, środa, królowa kielichów, czwartek, 8 kielichów, piątek, szósteczka buław, sobota, cesarz i niedziela, pustelnik. W tle karta siły, karta mocy. Oj, taki wystawiający na próbę Waszą cierpliwość ten tydzień. Na wiele spraw trzeba będzie poczekać, przysłowiowo zacisnąć zęby, powstrzymać się od pewnych komentarzy, wytrwać. Dużo pracy, dużo obowiązków, ale dacie radę. Też musicie się oswoić z jakąś sytuacją, może z nową pracą, przyzwyczaić się do nowego zespołu. Oczywiście te panny, które szukają pracy, ciekawa oferta pojawi się od poniedziałku już i prawdopodobnie zaczniecie. Natomiast wydaje mi się, że zaraz zrezygnujecie z tej pracy, bo jednak coś tam nie będzie Wam odpowiadało. Kolejna oferta pojawi się w piątek i tutaj chyba będzie strzał w dziesiątkę, więc takie dwie próby, dwa podejścia w tym tygodniu dla niektórych. Te panny, które mają pracę, muszą coś zmienić. Będziecie tutaj rozważać, zastanawiać się w jakieś nowe projekty, zwłaszcza własny biznes, zwłaszcza własna działalność. Będziecie też kalkulować, czy w ogóle ta firma, ten biznes Wam się opłaca, czy zwróciły Wam się jakieś inwestycje, jak to wszystko wygląda. Z czegoś będziecie rezygnować, iść zupełnie w innym kierunku. Bez wyrzutów sumienia, bez żadnych kompleksów, bez żadnych pretensji do siebie. Może ryba Wam tutaj coś podpowiedziała, ewentualnie rak. No i silne przyczucia, inspiracje, jakieś nowe pomysły zawodowe. Idźcie w to. Dobrze, dlaczego trójeczka mieczy jest we wtorek? Bez karta księżyca. Ojej, 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 dobra, już nie dociągam tutaj. Dobrze, weekend już cudowny, ok. Kochani, poniedziałek będziecie skupieni na pracy bądź nauce. Być może musicie wykonać jakiś projekt na zamówienie. Tutaj rodzina może mieć trochę pretensje, że siedzicie ciągle gdzieś w papierach nad książkami, nie ma z Wami kontaktu, no ale jeżeli zobowiązaliście się tutaj coś wykonać, ewentualnie przygotowujecie się do rozmowy kwalifikacyjnej, szukacie tej pracy, no to wiadomo, że cała Wasza uwaga jest skupiona tutaj na tych sprawach. Planowanie inwestycji, przeglądanie rachunków, faktur, być może spotkanie z księgową, więc tutaj wszelkiego rodzaju rozliczenia. Jeżeli myślicie o jakimś kredycie, być może będziecie składać jakieś wnioski. Może być tak, że potrzebujecie zaświadczenia o dochodach, więc tutaj w pracy będziecie prosić księgową, żeby Wam taki wniosek wypełniła. Czy to jakiś większy kredyt gotówkowy, czy hipoteczny. Prawdopodobnie jakieś takie zaświadczenie jest potrzebne. Ogólnie w związkach dobra relacja, tylko tutaj męczące będą takie jakieś naciski, jakieś takie ze strony partnera wymuszanie czegoś, jak widzi, że Wy jesteście zajęci, tak? Więc tutaj no, musicie to jakoś, że tak powiem, sobie wyjaśnić. Zwłaszcza, że naprawdę macie teraz dużo pracy. Tutaj są jakieś ważne naprawdę projekty do ukończenia. Być może się uczycie, może coś z czymś musicie się zapoznać. Jakieś nowe regulacje, nowe przepisy. Czy to jesteście przedsiębiorcą, właścicielem firmy, czy idziecie na nowe stanowisko. No tutaj jakieś zmiany i musicie się do tego bardzo dobrze przygotować. Oczywiście te panny, które też szkolą się, uczą, podnoszą swoje kwalifikacje, no też dużo mają teraz na głowie. Dlatego no wasze drugie połówki muszą zrozumieć, że Wy teraz troszeczkę będziecie nieobecni. Samotne panny skupiają się na pracy, ale no nie mówią nie, jeżeli pojawi się ktoś, kto, że tak powiem, wzbudzi Wasze zainteresowanie, będzie to coś, co zwróci uwagę panny na nową osobę. Wtorek byle jaki. I wydaje mi się, że tutaj może być złe samopoczucie. Panie, być może ból głowy, być może sprawy kobiece, więc tutaj będziecie unikały też
jakichś stresujących sytuacji, zrobić to, co do mnie należy, wracam do domu, muszę się wyspać. Niektóre panny tutaj być może pracują w służbie zdrowia, może mają jakieś nocne dyżury na nocną zmianę, więc też będziecie bardzo takie zmęczone, bo dużo jakichś takich akcji, być może nocnych, gdzie w pośpiechu, w stresie trzeba było pracować. Więc to Was bardzo, że tak powiem, wyczerpuje. Uważajcie na kłamstwa i oszustwa w tym dniu. Broń Boże, nie podpisujemy żadnych umów kredytowych, umów o pracę. Jeżeli już, to bierzemy umowę do domu, żeby się z nią zapoznać. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, konsultujemy się z prawnikiem, z osobą kompetentną, która przełoży nam to na język zrozumiały dla nas. Może być też tak, że nie... Dla mnie to są dwie karty ukrywania się, tak? Bądź maskowania jakichś emocji, nie pokazywania ich na zewnątrz, tłumienie tego w sobie. Więc nawet jeżeli panna będzie z jakiegoś powodu nieszczęśliwa, zawiedziona, nie będzie tego dawać po sobie poznawać. Możliwe jakieś zabiegi tutaj też chirurgiczne, bądź no wizyta u ginekologa, może jakieś właśnie tutaj inne badania. No musicie się na to przygotować, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne. Na pewno nie będzie to miłe i komfortowe, ale trzeba. U niektórych panien może być informacja, że jesteście w ciąży. Na razie będziecie ukrywać ten fakt przed partnerem. No ale cóż, może to nie jest odpowiedni moment, może nieplanowane, ale już jest, więc trzeba największą miłością, jaka tylko może być, dzieciątko obdarzyć i nie płakać, nie użalać się. Wiecie, jaki jest największy problem większości ludzi, moi kochani? To, że matka sama przeklnie swoje własne dziecko, jak ono jeszcze jest w jej łonie. Zaraz po poczęciu, bądź no, w momencie, kiedy się dowie, że od razu żal, łzy, o matko, to nie ten czas, albo jak my sobie to poradzimy i już faszerujecie to dziecko tymi negatywnymi właśnie emocjami tego żalu, zawodu, rozpaczy, zamiast się cieszyć i zamiast dać jak największą miłość tej małej istotce, która w Was wzrasta. Ja wiem, że ludzie mają różne poglądy, nie będę teraz w to wnikać. Ja wiem jedno, pojawiło się życie, jest to najwyższa dla mnie i najcenniejsza, że tak powiem, wartość, jaka tylko może być i trzeba po prostu to pielęgnować, a nie płakać. No, wiadomo, no, są wyjątki, prawda, różne sytuacje, których się nie spodziewamy, które są tragiczne, ale jeżeli dwoje dorosłych ludzi wie, do czego, co służy i no, świadomie się nie zabezpiecza, no to później nikt nie ma jakichś pretensji, że pojawiła się istotka na świecie, prawda? Możemy mieć wtedy pretensje tylko do siebie, a nie do tego niewiniątka. Dobrze. Mam nadzieję, że to tylko u niektórych panien. Ale musiałam to powiedzieć, bo takie karty tutaj są. Moi drodzy, jeżeli czekacie na jakąś wiadomość w sprawie pracy, może być tak, że niestety już ktoś na Wasze tutaj miejsce wskoczył, bądź oferta jest nieaktualna, ewentualnie jesteście na okresie próbnym i niestety ta praca, no to nie jest to, o czym marzyliście, tak? Praca na akord, praca na nocne zmiany, za nieciekawe pieniądze, więc tutaj na pewno nie. Ktoś Was unika i to może być rak bądź ryba, ewentualnie ta osoba w czymś Was okłami, oszuka, coś przed Wami zataiła. Więc tutaj też uważajcie, no, komu się zwierzacie, komu mówicie o swoich najskrytszych sekretach. Dobrze, przechodzimy już sobie kolejny dzień, bo takie tutaj smutne te karty, więc będziemy to pomijać. Ale naprawdę, we wtorek uważajcie, żeby nie mówić za dużo o sobie, zweryfikować każdą informację, która do Was dotrze. Być może powiedzieć swojemu partnerowi bądź partnerce, co tak naprawdę czujecie, bo tutaj jest to maskowanie, ukrywanie uczuć. Tak, zakładam maskę, uśmiecham się, zazwyczaj ludzie w depresji, tak, uśmiechają się, ale mają smutne oczy, a później jest tragedia. Więc tutaj nie róbcie tego. Jeżeli macie ochotę się wypłakać, wykrzyczeć, powiedzieć, co jest nie tak, dlaczego się czujecie tak, a nie inaczej, powiedzcie to. Bądźcie silne i odważne. No, tutaj związki bardzo się zarysowały. Nie miejcie wątpliwości, zaryzykujcie.
W środę mamy królową kielichów, już bardzo spokojny dzień. Pogodzicie się z tą królową tutaj kielichów, być może chodzi o raka bądź rybkę. Wszystko sobie wyjaśnicie. Otoczenie bardzo Was wspiera, bardzo dobre wiadomości. Otuchy doda Wam kobieta, która Was zmotywuje do działania, wyciągnie tutaj z jakiegoś dołka emocjonalnego, a może po prostu przez pogodę ciągle padał deszcz. Byłyście w takim melancholijnym nastroju. Wizyta u lekarza i dobre wyniki, więc jeżeli martwiłyście się, tak, że coś tam jest nie halo, zwłaszcza problemy kobiece, tak, problemy z zajściem w ciążę, ewentualnie jakieś dolegliwości związane z żołądkiem, z przełykiem, mogą być jakieś alergie pokarmowe, tak. Więc tutaj badania wyjdą dobrze. Unikniecie jakiejś operacji, unikniecie jakiejś kosztownej terapii. Już kochani, bo tu świeczka zgasła. Boże, te świeczki tak wychodzą. Ja nie wiem, co się stało teraz z tymi podgrzewaczami. Naprawdę, jak się nie wykorzysta ich w całości i na przykład w połowie się je przygasi, no to później to już, moi drodzy, to już jest, no, nie zapali się. Już ten knot się jakoś wypala i połowa świeczki jest do wyrzucenia. Te świeczki coraz droższe, no ale muszą być światełka, bo to wtedy jest lepsza energia. Lepszy przekaz. Ktoś powie, po co Pani tyle tych świeczek zapala, żeby było ładnie. Na razie jeszcze na te świeczki mnie stać, więc trochę sobie ponarzekam, ale i tak będę Wam je palić. Dobra. To lecimy dalej. Jeżeli chodzi o pracę, może pojawić się kolejna korzystna jakaś oferta. Warto umówić się na spotkanie. Tutaj będziecie rozmawiać z kobietą, bardzo miłą, bardzo rzeczową, bardzo spokojną, taką stwarzającą fajną atmosferę. W ogóle nie będziecie stremowani, zestresowani, tak jak na przykład tutaj przy poprzedniej, że tak powiem, rozmowie. Natomiast jeżeli macie pracę, to niektóre panny będą miały w tym dniu być może dzień wolny. Zwłaszcza no, jeżeli zeszłyście po jakimś nocnym dyżurze, po jakiejś nocce. Jeszcze Wam coś powiem, kochane. Po nocy same nie chodźcie nigdzie. Uważajcie też na złodziei, uważajcie na osoby, które mogą Was gdzieś tam śledzić, obserwować. Może być złodziej, który ukradnie torebkę gdzieś tam w autobusie, telefon, tak? Więc tutaj miejcie oczy dookoła głowy, a najlepiej nie wracać, nie chodzić nigdzie po ciemku, tylko wezwać taksówkę, albo mąż niech przyjedzie, albo, no nie wiem, ktoś z rodziny, żebyście tutaj same po nocy nigdzie nie chodziły, bo trudne karty tutaj są. Ten wtorek jest taki, żebyście uważały na siebie. Dobrze, wracamy do środy, więc tutaj dobre wyniki, udane spotkania, dobre wiadomości i ogólnie jakieś sprawy się powyjaśniają, że po prostu pannie ulży. Tutaj rada jakiejś mądrej kobiety, która bardzo Was uspokoi i wyprostuje, jakby wytłumaczy Wam pewne sprawy, że już nie będziecie wszystkiego widzieć w jakichś takich czarnych barwach. Co w związkach? W związkach, jeżeli unikaliście tutaj tematów bliskości, czułości, mówienia o swoich uczuciach, wreszcie panna pęknie i powie wszystko, co jej leży, że tak powiem, na żołądku, mówiąc kolokwialnie. I zobaczycie, jak to diametralnie zmieni sytuację w Waszej relacji. Trzeba mówić o tym, co czujemy, o tym, co nas boli, o tym, co nam doskwiera. No bo jak partner bądź partnerka może się domyśleć? No musiałby być jasnowidzem co najmniej. Ewentualnie znać Was po prostu tak idealnie, że tylko na Was spojrzy, już wie, że coś nie gra. Ale czasami, no, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie żyjemy w tym wyścigu szczurów, gdzie tylko liczy się praca, żeby było na opłaty, żeby było co do garnka włożyć i że tak powiem, przyjść do domu, coś zjeść, wykąpać się i pójść spać. Nie mamy na nic czasu, po prostu żyjemy jak w kieracie. No to tutaj też nie dziwcie się, że no, każdy na swój sposób jest zestresowany i nie ma czasu nawet pomyśleć, tak? Trzeba znaleźć chwilę dla siebie, poprzytulać się, powiedzieć i zobaczycie, od razu tutaj te emocje się poprawią. Natomiast samotne panny, jest ktoś, kto Was obserwuje, kto za Wami tęskni, kto o Was myśli, skrycie być może się w Was podkochuje, bądź to Was dotyczy, że Wy kogoś tam macie na celowniku, ale nie macie odwagi jeszcze z tą osobą porozmawiać, no to tutaj będzie ku temu okazja. Może właśnie przez wspólnych znajomych, przez przyjaciół na jakiejś zorganizowanej, że tak powiem, jakiejś domówce bądź imprezie. Te panny, które w środowisku zawodowym bądź gdzieś na kursach, szkoleniach właśnie też
bardzo lubiły kogoś, tylko nie odkrywały się ze swoimi uczuciami, emocjami, no będzie Wam żal, jeżeli tutaj ktoś odchodzi z pracy, bądź Wy zmieniacie pracę, tak? Będziecie tęsknić za tą osobą, ale chcielibyście zostać jakoś w kontakcie telefonicznym, mailowym, no to moi kochani, no działajcie, znajdźcie sposób. Karta siły to jest strategia. Mam plan, sprytnie to jakoś rozegram, żeby moje było na wierzchu. W czwartek mamy ósemkę kielichów, więc tak jak powiedziałam, z czegoś będziecie się wycofywać, bez żadnych wyrzutów sumienia i żadnych jakichś krytycznych postaw względem siebie. Dziesiątka buław mówi o tym, że być może czegoś jest za dużo, coś jest męczące, ciężka też atmosfera w pracy, jeżeli chodzi o mamy rycerz mieczy, taki no akord, takie ponaglanie, być może nerwowe, jakieś stresujące sytuacje, więc Wy tutaj odchodzicie z tego. Jeżeli czekacie na jakąś wiadomość z pracy, no oczywiście jest Wam ciężko, bo nie wiecie, co myśleć. Chcielibyście szybko to załatwić i mieć z głowy. Jeżeli gdzieś będzie utrudniony ruch, na przykład dojeżdżając do pracy, starajcie się jakoś na spokojnie ten objazd tutaj, jakąś trasę wyznaczoną objechać, bo mogą być jakieś kontrole. Może być też tak, że wjedziecie gdzieś na zakazie, albo nie wiem, staniecie w miejscu niedozwolonym i może Wam tu blokadę nawet założyć Straż Miejska. Przyjdzie jakiś list polecony, jakaś wiadomość polecona, ewentualnie może Was odwiedzić jakiś urzędnik z jakimś pismem. Trudna sytuacja, ale już jest na półmetku. Poradzicie sobie z nią, tylko z czegoś trzeba zrezygnować, bądź napisać jakieś odwołanie, jakieś sprostowanie, wycofać się z jakichś wcześniejszych planów, no żeby tutaj jakby, mogą być też przełożone egzaminy, no jakaś tutaj powiastka do Was przyjdzie w tym rycerzu mieczy. Ale nie miejcie niczego sobie za złe. To, że z czegoś się wycofujecie, bądź wybieracie jakąś inną opcję, którą być może szybko trzeba będzie wybrać, w zastępstwie za coś, no może to jest jakieś utrudnienie, ale sobie świetnie z tym poradzicie. Sprawy urzędowe pójdą jak po grudzie, ale też sprawnie wszystko to jakoś ogarniecie. Może być tak, że macie kogoś, komu coś zlecacie, jakiegoś swojego przedstawiciela, kogoś upoważnionego do załatwiania w Waszym interesie spraw, więc tutaj ta osoba na pewno bardzo szybciutko sobie z tymi papierami pozałatwia, zwłaszcza jeżeli chodzi to o sprawy prawne, sądowe, jakieś administracyjne, urzędowe. Może księgowa, może prawnik, nie wiem. Ktoś, kto tutaj będzie w Waszym imieniu coś załatwiał. W związkach ustąpcie w jakiejś rozmowie męczącej dla Was, albo jak jesteście zmęczeni po pracy, ponieważ partner bądź partnerka będzie poirytowany, poddenerwowany i z delikatnej rozmowy może dojść do kłótni, a to nie jest dla Was teraz wskazane, zwłaszcza jeżeli jesteście zwodnikiem, bliźniakiem bądź wagą. Tutaj jakiś mężczyzna z poznaku bliźniaka może próbować Was prowokować, obarczać winą o coś. Słuchajcie się swojej intuicji. To, że komuś coś nie pasuje, że Wy z czegoś się wycofujecie bądź wybieracie inny kierunek, to nie znaczy, że no, macie się tutaj dostosować do czyichś pragnień. To Wasza decyzja, a nie czyjaś. Piątek, już szóstka była, więc fantastyczny dzień. Po tych trudach, po tych znojach, po tych nerwowych sytuacjach wreszcie osiągacie to, na czym Wam zależy. Jest to karta przede wszystkim dobrej współpracy, więc wreszcie być może ktoś zadzwonił, ktoś napisał, było ciężko gdzieś się dostać, ale się dostaliście do pracy. Możliwy też awans, który sobie sami wypracowaliście, więc tutaj ktoś może Wam zazdrościć bardzo tego awansu i tak trochę Was kąsać, dogryzać z tego powodu, ale miejcie to, wiecie gdzie, w poważaniu. Bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminów, bardzo dobry dzień na zdawanie prawa jazdy, bardzo dobry dzień na spotkanie z zodiakalnym lwem, czyli tutaj sukcesy, awanse też mogą być, wygranie różnych zawodów, przetargów, konkursu ofert, bardzo dobra współpraca, docenienie w pracy, mogą być premie, dynamiczny dzień, ale świetnie sobie poradzicie. Wygranie jakiejś sprawy sądowej, no jakieś osiągnięcie, gdzie no tutaj ludzie będą Wam gratulować, będą Wam bić brawo, czyli jest to coś,
jakiś temat, o którym wiedzą, są wtajemniczone inne osoby, tak? Większa ilość ludzi o tym wie. No może znalezienie pracy, to jest też taki sukces, gdzie tutaj rodzina, przyjaciele Wam gratulują. Awans, to wiadomo, współpracownicy, różne konkursy, zawody, egzaminy, no to wiadomo, że też wszyscy konkurenci jak najbardziej tutaj też podają Wam rękę i gratulują. Szóstka buław to jest dobra współpraca, zażegnanie jakiegoś kryzysu, dobre relacje w związku, umówienie się na randkę z kimś, o kogo tutaj denerwowałyście się, czy że odchodzi, bądź Wy odchodzicie z pracy, bądź no mówię, jakieś inne miejsce, może przeprowadzka, a skrycie się kochaliście w tej osobie, bądź ona bardzo Wam się podobała, nie mieliście śmiałości do niej podejść, tutaj odważycie się na to. No i kochani, fajna randka będzie, więc tutaj czasami trzeba się w sobie przekonać, przełamać, żeby odważnie tutaj działać. Pozytywnie załatwione sprawy urzędowe. No szóstka buław jest to wygranie jakiejś sprawy, jakieś osiągnięcie, które zawdzięczamy sobie, z czego jesteśmy dumni, zwłaszcza po jakichś trudnych bataliach, gdzie droga była pod górkę bardzo ciężka, Wy dotarliście szczęśliwie na ten szczyt. Co w relacjach? Jeżeli była kłótnia, jeżeli był partner Wasz ogólnie męczący w tym tygodniu, bo to jest też karta siły, że ktoś coś na nas wymusza, jest agresywny, marudzi, stęka ciągle, coś mu tam nie pasuje, prawda? No a my przymykamy na pewne rzeczy oko, nie wchodzimy w tą energię, tylko działamy, panujemy nad swoimi emocjami, to wreszcie tutaj się coś uspokoi. W jakichś kwestiach tutaj Wasz partner bądź partnerka przesadza i ciągle Was czymś obciąża, no to jest męczące, ale być może Wy tłumaczycie sobie tym, że albo taki jest, albo po prostu faktycznie Wy skupieni na pracy, na swoich sprawach trochę ten związek zaniedbaliście, więc ta osoba miała prawo tutaj marudzić. Wieczorem gdzieś wyjdziecie sobie potańczyć, na pewno nie będziecie siedzieć w domu aktywnie z przyjaciółmi, może gdzieś, nie wiem, do kina. Jakoś miło spędzicie sobie wieczór. W sobotę mamy kartę cesarza. Bardzo dobry dzień na to, żeby rozmawiać z pracodawcą, obejmować jakieś funkcje, stanowisko. Jeżeli macie własną firmę, być może dużo odpowiedzialnych jakichś obowiązków, wydanie jakichś zaleceń, rozporządzenia, tutaj dopilnowanie pewnych spraw, spotkanie z starszym mężczyzną, 5-7 lat, zodiakalny baran, który ma wiedzę, który może Wam w czymś pomóc, doradzić, jest autorytetem. No w sobotę raczej sprawy urzędowe nie, ale może tutaj jakaś fachowa porada kogoś z branży. Asertywność, odpowiedzialność to jest domena tego dnia. Może Was odwiedzić ojciec, który będzie próbował Wam coś narzucić. Jakaś osoba starsza, która będzie tutaj próbowała swoje 3 grosze w jakieś Wasze sprawy zainwestować. Starajcie się być uparci i konsekwentni w swoim działaniu. Nie pozwólcie, żeby ktoś Wam dyrygował, ktoś Wami sterował, nawet jak jemu się to nie podoba. I co jeszcze? Panny, które tutaj złapały kontakt z jakąś osobą, spotkają się. Myślę, że pójdziecie sobie w jakieś fajne miejsce. Natomiast w stałych relacjach panna przejmuje tutaj stery, zarządza, wszyscy są podporządkowani, jest pewna siebie, odważna, ma czas też na odpoczynek, na chwilę dla siebie. Po pracy być może jakieś drobne obowiązki domowe. Panowie zwłaszcza tutaj wykażą się opieką nad dziećmi, żeby się z nimi pobawić, razem czegoś pouczyć, takie przyjemne z pożytecznym, żeby być tym wzorem do naśladowania. Tata to jest zawsze tata, prawda? Dobre relacje z rodziną. Tutaj przy cesarzu to jest rodzina, która jest odpowiedzialna, która dba, więc tutaj takie poczucie bezpieczeństwa. Gdybyście mieli jakiś problem, zawsze możecie zwłaszcza do ojca napisać, zadzwonić. Trochę się pomądruje, ale doradzi Wam dobrze. I pustelnik siedzi w domu sobie. Panna, to jest Wasza karta. Będziecie troszeczkę stronić od towarzystwa. Potrzebujecie izolacji, samotności. Być może chcecie się pouczyć, poczytać, przygotować do kolejnego tygodnia. Jeżeli ktoś Was odwiedzi, no to super, tak? Ale same gdzieś tam nie będziecie się udzielać towarzystwo. Dom będzie taką oazą spokoju, gdzie wypoczywacie, gdzie się spełniacie. Może dotrzeć do Was wiadomość, że ktoś będzie planował ślub, ewentualnie zaproszenie na wesele bądź chrzciny. Już dosłownie ktoś przyniesie.
No i co, jakieś dobre wiadomości od członków rodziny, z którymi dawno się nie kontaktowaliście. I tak to, kochani, wszystko wygląda. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia, który będzie naprawdę sympatyczny, tylko na ten wtorek uważajcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.